niedawno było przeczytane, więc pewnie pamiętacie jeszcze, jaki fragment z Ewangelii Mateusza był czytany. O siewcach, tak, tak. Była to przypowieść, a w zasadzie jakby pierwsza część przypowieści, bo jeśli pamiętacie, sytuacja była taka, że dla szerokiego tłumu ta część została wypowiedziana. Takie słowa, które ja sobie teraz tak starałem się obiektywnie popatrzeć, co by było, jak ja bym się tak pojawił przypadkowo w tłumie, słuchając mówcy i usłyszał tylko ten fragment. I czy ja bym rozumiał, o co chodzi naprawdę, tak? Że mówił o siewcy, który tutaj o sianiu na, to na drogę, to tam na skały, to coś tam, to gdzieś tam między ciernie wpadło. I się tak zastanawiam, bo potem pamiętacie, potem w troszkę węższym gronie uczniowie się zaczęli dopytywać, czemu on mówi w przypowieściach. Jezus im wyjaśnił, za chwilkę przeczytamy sobie to, też to wyjaśnienie, ale dlaczego jakby wszyscy tego wyjaśnienia nie usłyszeli? I tak sobie zrozumiałem, że faktycznie był to pewnie bardzo szeroki tłum. Jedni może dłużej go słuchali, już znali różne jego słowa i w tym momencie to były pewne skojarzenia, które pobudzały ich do myślenia, nawet jeśli nie znali tych wyjaśnień, a może byli tam również tacy, dla których wtedy jeszcze to było takie właśnie ziarno, które nie wiadomo, co z tym ziarnem się stanie, które gdzieś tam w doświadczeniach kolejnego życia może zostało im przypomniane, te słowa, które Jezus mówił. A ja chciałbym, może abstrahując od tego, bo to możemy sobie tylko zastanawiać się, gdybać, jak odebrali to słuchacze wtedy, ale no, zastanowić się samemu nad odbiorem tego. Co więcej, brat Zbyszek dzisiaj mówił na lekcjach, że ciągle się czegoś uczymy, ciągle coś nowego się dowiadujemy, albo pewne rzeczy, które już do tej pory znaliśmy, coś nam się, jakieś klapki w mózgu otwierają i zaczynamy patrzeć w inny sposób. Ja też chyba nie tak dawno starałem się troszkę w inny sposób spojrzeć na tą przypowieść, bo może tak, najpierw przeczytam jeszcze to wyjaśnienie, które Jezus w węższym gronie uczniom przekazał, żebyśmy pamiętali, mieli to, zresztą jak może otwórzcie też Biblię, miejcie to przed oczami. To wyjaśnienie potem, czyli jakby interpretacja tej przypowieści przez Jezusa brzmiała tak. Od 19 wersetu przeczytam teraz. To jest 13 rozdział Ewangelii Mateusza, jeśli chcecie też zerknąć. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu. To jest ten, kto jest posiany na drogę. A posiany na gruncie skalistym to ten, który słucha słowa i zaraz z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia, nadto jest niestały i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie, dla słowa wnet się gorszy. A posianie między ciernie to ten, który słucha słowa, ale umiłowanie tego świata i uda bogactwa zaduszają słowo i plonu nie wydaje. A posiany na dobrą ziemię to ten, kto słucha słowa, rozumie, ten wydaje owoc jeden stukrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. My już pewnie, nawet jeśli przeczytaliśmy tą pierwszą część, to na tyle dużo razy, jeśli usłyszeliśmy tą pierwszą część przypowieści, jakby to do szerszego tłumu, to na tyle dużo razy, żeśmy to słuchali, więc w głowie na pewno nam się już kojarzyło też równie z tym tekstem, czyli z tym wyjaśnieniem Jezusa. A ja się tak zastanawiam, że chyba najczęściej i słyszałem i zastanawiałem się to w kontekście takim, w której roli, może w ten sposób, w której roli się widzieliście w tej przypowieści? Czy tak na pierwszy rzut oka, ucha? Bo ja często jakby odbierałem to jako takie, no troszkę wyjaśnienie idei ewangelizacji, że to czasami jest, no w zasadzie, no nie mamy tej, nie wiemy, co się dzieje, że w zasadzie są takie efekty, takie, to wszystko zależy od wielu czynników, różnie to ludzie odbierają, prawda, są tacy, którzy są bardziej podatni, więcej zrozumieją, ale potem gdzieś tam od tego odchodzą i tak dalej. A teraz ostatnio chciałem jakby troszkę postawić się w innej roli, bo zrozumiałem, że można to traktować w to, że są to różne przypadki ludzi, którzy w różny sposób przyjmują to słowo, w różny na ich reagują, ale jeśli tak spojrzałem na siebie, na swoje doświadczenia,
co ja przyjmuję ze Słowa Bożego i w jaki sposób, to zrozumiałem, że jakby wszystkie te elementy mogą mnie dotyczyć w różnych sytuacjach, w różnych chwilach, że czasami właśnie były takie sytuacje, że pozwalałem, że pewne rzeczy ze Słowa Bożego tak jak łatwo przychodziły, tak łatwo odchodziły, że w zasadzie gdzieś tam nie zagnieżdżały się we mnie i to mi się skojarzyło z tym pierwszym obrazem przypowieści, że jest to na drogę, które ptaki wydziobały w zasadzie bez problemu. Potem to wyjaśnienie też jest, kiedy przechodzimy do wyjaśnienia, to widzimy, że no w każdej tej sytuacji z tych pierwszych trzech jest ktoś, kto ma w tym udział, bardziej lub mniej bezpośrednio. W pierwszym przypadku, jeśli pamiętacie, bardzo bezpośrednio jest pokazane. Przychodzi zły, który wybiera to, co zostało zasiane. Druga i trzecia sytuacja. Drugą ja tak kojarzę może z taką, że pojawiają się pewne przykre, kłopotliwe rzeczy, których nie jesteśmy w stanie znieść, ale to też jest ktoś za to odpowiedzialny. Jest ktoś, kto bardzo chce, żeby nas odwieźć, żeby to nie wykiełkowało, to słowo. I również zdałem sobie sprawę, że znajdujemy się w pewnych sytuacjach, w których może tak jesteśmy dociskani przez sytuację, że czasami gdzieś tam pojawia się może zwątpienie, może nawet jeśli nie zwątpienie, to te trudne sytuacje potrafią nas tak zaangażować, czy nasza trudna bieżąca sytuacja, nie wiem, zdrowotna w domu nas tak zaangażować, że gdzieś tam te słowa Boże, te prawdy Boże jakby zakrywają się mgłą i stwierdzamy, że no nie, teraz jest to tu i teraz, które nas tak bardzo dociska, że musimy się dokładnie tym zająć. I podobnie ta trzecia sytuacja, znaczy podobnie, troszkę inna, bo tam jest mowa o łudzie bogactwa, o tym świecie. Jest też ktoś, kto czasami podsuwa nam bardzo fajne rzeczy na tu i teraz. Rzeczy, które gdzieś tam nęcą nasze, nie wiem, zmysły, chęci, może jakieś nasze kompleksy, które akurat w tym miejscu sięgają i też czasami potrafi to spowodować, że właśnie zajmujemy się tym. A Słowo Boże gdzieś tam powoli znika i, no i czasami musi któryś raz z kolei do nas dotrzeć. Też sobie przypominam takie sytuacje, że właśnie za którymś razem dopiero się coś tam otwiera, dopiero to słowo w jakiś tam sposób zacznie działać. I teraz wracając do tego wyjaśnienia, do tych myśli moich na ten temat, jak to jest, no bo jedno to jest diagnoza, że te wszystkie sytuacje niestety nadal mogę spotkać w swoim życiu. Zarówno w swoim życiu mogę, nie wiem, być w takich, nie wiem, nastroju czy takim zmęczeniu, że w sposób taki lekceważący przyjmę jakąś prawdę Bożą i potem bardzo łatwo jakby ta prawda gdzieś tam ode mnie odejdzie. A również zdarzają się sytuacje ciężkie, trudne, w których no jakby wydaje mi się, że nie mam miejsca na nic innego niż zaangażowanie w ten bieżący problem. Albo zdarzają się sytuacje, że zwykle to czasami się tak miesza po takich sytuacjach trudnych, że nagle jest no, jakiś czas odpoczynku, a może jeszcze coś fajnego, to może tu i teraz należy mi się, żebym się troszkę lżej zaczął czymś zajmować i również to Słowo Boże mogę zlekceważyć. No i raz diagnoza, a dwa, co z tym w takim razie zrobić? Jeśli zdaję sobie sprawę, że są takie różne niebezpieczeństwa i jest ktoś, kto cały czas pracuje nad tym, żeby te kolejne informacje ze Słowa Bożego, te kolejne inspiracje, które Pan Bóg dla nas przygotował, być może coś, co jeszcze wcześniej nie byliśmy w stanie zrozumieć, teraz jest właśnie ten dobry czas, żeby do nas dotarło, a jest ktoś, który chce nam ten czas zająć i w każdej sytuacji dać coś zamiast. Jakiś taki produkt zastępczy, opakowanie zastępcze. To mi się kojarzy z pewnymi czasami sprzed jakiegoś czasu, gdzie pojawiało się dużo rzeczy zastępczych. Opakowania zastępcze, czekolada zastępcza. Nie wiem, czy pamiętacie jakieś tam jeszcze inne zastępcze rzeczy.
Ale wracając do tego tekstu, zastanawiałem się, dlaczego mnie uderzyło, że powinienem przynajmniej zastanowić się, czy to jednak od tej strony też mnie nie dotyczy ta przypowieść, od strony nie jakichś działających, czy tam nie od strony na przykład siewcy, kiedy czasami też się czujemy. Zresztą tak brat tutaj się modlił właśnie w tym kontekście, że też, no i jakby całe lekcje tego kwartału w ten sposób, pod tym kątem jesteśmy wzywani do tego, żeby uczestniczyć w tym dziele i w związku z tym w jakiś tam sposób jesteśmy też obserwatorami, odbieramy to, co się dzieje i możemy w pewien sposób zinterpretować i dobrze, jeśli Bóg nam pokazuje, w jaki sposób, jakie są mechanizmy tego, żebyśmy nie stwierdzili, że no my nie rozumiemy, o co chodzi, dlaczego coś robimy, dlaczego coś nie wychodzi, prawda? Ale wracając do tego, to słowo, że to wyjaśnienia Jezusa, jeśli zauważyliście, to wszystko są osoby czy sytuacje, w którym ktoś słucha słowa. Zarówno ta pierwsza sytuacja, słucha słowa, przyjmuje i potem pytanie, co się z tym słowem dzieje, co, jak te słowa są, jak działają w naszym życiu. Pierwsze, zacząłem się zastanawiać, te słowa tak w Ewangelii, przynajmniej tutaj w tłumaczeniu warszawskim jest, każdy, kto słucha słowa o Królestwie i nie rozumie. Trochę taki zgrzyt. Co to znaczy nie rozumie? To znaczy, co, są ludzie, no, na pierwszy rzut oka to by było stwierdzenie, są ludzie, nie wiem, bardziej lotni, inteligentniejsi i wtedy oni przyjmują i są bezpieczni pod tym względem, a są może tacy, którzy są mniej lotni i nie rozumieją? Chyba nie o to chodzi, prawda? I tak popatrzyłem na takie, no znowu, nie znam greckiego, ale starałem się zobaczyć jakieś inne tłumaczenia, znaczenie tego słowa i faktycznie to nie rozumie ma chyba szersze znaczenie i nie takie, które na pierwszy rzut oka. To jest zrozumienie, znaczy tłumaczenie tego było tam, że to jest rozumie w sensie jakby scala tą informację w sobie, potrafi to wykorzystać, jakby ta informacja zaczyna działać w nim, czyli to rozumienie tutaj polega na tym, czy przyjmiemy jakby to jako prawdę, która może coś znaczyć, która może działać w naszym życiu. I to jest to pierwsze niebezpieczeństwo, że czasami wiem, że Słowo Boże możemy potraktować jako właśnie taką lekturę od święta, że to jest pewna rzecz, bardzo fajne rzeczy tam są, owszem, ale zamykamy Słowo Boże i teraz zaczyna się normalne życie, a tam to było bardzo fajna rzecz, do którego może kiedyś, jak będzie dobry nastrój, to sobie wracamy. A tutaj jest położone to rozumienie, daje informację, czy to rozumienie, przyjęcie, że to jest coś, co od tego momentu, kiedy do nas dociera, to coś się tam z nim dzieje, że my chociażby wiemy, że to jest coś, co może działać w naszym życiu. Nie coś, co jest jakąś tam historią z boku nas, ale coś, co, no zresztą Słowo Boże parę razy tak bardzo dosadnie przypomina, że to jest coś, co działa. Już chociażby, nie wiem, na przykład jeśli czytamy sam początek Słowa Bożego, Ewangelii, kiedy czytamy kolejne rzeczy, że Bóg powiedział i stało się. Albo początek Ewangelii Jana, jeśli sobie pamiętacie, że na początku było Słowo, Słowo stało się ciałem, czyli to Słowo Boże to jest coś, co ma potencjał. Oczywiście jest to do naszej decyzji, ale to jest coś, co może potężnie zadziałać w naszym życiu. I to jest pierwsza sprawa, czy my to w ten sposób przyjmiemy, czy przyjmiemy to jako taką historię, która jest czytana. Potem te dwie pozostałe gleby bardzo mi się, no jakby tak mieszają w sobie, jak się zastanawiałem nad swoimi doświadczeniami, że szatan w zasadzie działa raz tu, zgodnie z zasadą, nie wiem, taką światową, bata i marchewki. Nie wiem, czy wam się to tak kojarzy, że też, żeby człowieka jakby
coś mu podsunąć innego, no to są takie dwie metody, ale najlepiej działa, jak się te metody ze sobą pomiesza, to znaczy czymś się go przestraszy, a czymś się go zachęci i jakby stara się pokazać inną rzeczywistość, inne rzeczy ustawić jako ważniejsze. No i teoretycznie można by się, pomyśleć, pozastanawiać się, że powinniśmy być odporni na jedno, na drugie, na trzecie. Ale jak to zrobić z tą odpornością? Przeskoczę na jeszcze jedno moje takie skojarzenie, jeśli pozwolicie. Taki film kiedyś był, Choć goni nas czas. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest przed kilkunastu, może kilkudziesięciu lat. Tam grał Jack Nicholson i Morgan Freeman. Już w podeszłym wieku grali dwóch takich starszych ludzi, zupełnie od siebie różnych, którzy dowiedzieli się, że są chorzy na raka. Tak. Ten film, ja wtedy obejrzałem coś w nim, czy nawet ze dwa, trzy razy obejrzałem, coś mnie w nim poruszyło, nie do końca wiedziałem co, a potem co jakiś czas mi się przypomina ta sytuacja i inne obrazy do tego mi się dokładają. Tak opowiem, nie wiem na ile ktoś oglądał, czy nie, sytuacja bardzo w skrócie, jest to historia dwóch ludzi, umierania, w zasadzie umierających dwóch ludzi, którzy się dowiadują o swoim raku i decydują, jak przeżyć swoje, nie wiem, ileś tam końcowe, ostatnie miesiące swojego życia. Mają tą diagnozę, że, no, że tam pożyją, nie wiem, pół roku, może rok i informacje, że powinni, no są tu bardzo specyficzne tutaj różne dla nich sposoby, znaczy inaczej, takie standardowe sposoby działania medycznego, powinni się poddać odpowiedniej terapii, powinni odpowiednio jakby się w to wszystko wplątać i wtedy jest szansa, że jakby kilka miesięcy dłużej pożyją, bo tak to jest niebezpieczeństwo, że w każdym momencie może się coś tam wydarzyć, że ten rak jest w takim stadium. Powiem szczerze, z jednej strony jest to film, w którym obydwaj na końcu nie żyją, umierają. A jednak, a jednak jest to film, którym ja nie odebrałem jako film pesymistyczny, a raczej jako film optymistyczny. Przedziwna sprawa. Ale w skrócie ich działanie polegało na tym, pierwsze, no po pierwsze się spotkali w ogóle ze sobą jako dwóch zupełnie odrębnych ludzi, niezależnie już od tego, że jeden jest czarnoskóry, drugi biały, jeden jest bogaty, drugi jest raczej takim biednym mechanikiem samochodowym, jeden jest bardzo takim może zamkniętym w sobie myślicielem, drugi jest ekstrawertykiem z bardzo dziwnymi pomysłami i to w jakiś tam sposób ta sytuacja, w której się znaleźli, ich połączyło. I tak się zastanawiałem. Oni mieli taką perspektywę właśnie przeżycia, zadecydowania, co zrobić z ostatnimi miesiącami swojego życia, no powiedzmy maksymalnie z ostatnim rokiem swojego życia. No jak tak popatrzę sobie i to ich skłoniło do pewnych działań. A tak sobie stwierdziłem, że dla nas wszystkich żyjących to jest może tak troszkę cynicznie tylko kwestia skali. My mamy zadecydować, co mamy zrobić z pozostałym, nie wiem, kilkunastoma, kilkudziesięcioma, też nie wiemy ile dokładnie, ale może tak teoretycznie ta perspektywa jest troszkę dalsza i troszkę mniej usztywniona niż oni mieli. Ale mimo wszystko to jest tylko kwestia skali, więc może czasami trzeba się zastanowić, czy nie trzeba podjąć takiej samej decyzji. Ale powiem, jaka była ich decyzja, jaka była ich droga. Decyzja pierwsza była taka, po tam jakiejś takiej trochę bardzo nieprzyjemnej chemioterapii, po której nastąpiła taka troszkę stabilizacja, ale mieli powiedziane, że to jest tylko na chwilę, oni muszą dalej jakby prowadzić to leczenie. No i nawzajem się inspirując zdecydowali, że nie, że, znaczy po pierwsze, że taki może troszkę zabawny pomysł, no co by jeszcze chcieli zrobić ważnego w swoim życiu, prawda? Zrobią sobie taką listę rzeczy do zrobienia jeszcze w tym czasie.
No w końcu i jakoś tam inspirując się nawzajem tą listę sobie zrobili bardzo przedziwnych rzeczy, a to gdzieś tam chce skoczyć ze spadochronem, a to jakiś najwyższy szczyt zdobyć, a to jeszcze spotkać jakąś tam kobietę najpiękniejszą, prawda? No tego typu, nie pamiętam ile, kilkanaście chyba tych punktów sobie zrobili. No i w zasadzie mogliby na tym poprzestać. Pobawili się razem. Ale potem znowu nawzajem się podjudzając stwierdzili, no nie, to my na to, to my to spróbujemy zrobić. To się kłóciło zdecydowanie z tym lekarskim podejściem, co oni mają robić, bo powinni jakby cały czas być hospitalizowani, pod dobrą opieką i tak dalej, a oni właśnie stwierdzili, że nie, oni po swojemu przeżyją te ostatnie dni swojego życia. To po pierwsze. Po drugie, zaczęli to robić, pomimo że te pomysły faktycznie na początku były troszkę naiwne, troszkę dziwne. Fakt, że ten jeden był bardzo bogaty i najbardziej ekstrawaganckie pomysły stały się bardziej prawdopodobne, tak? Jakieś wyprawy na drugi koniec świata i gdzieś tam jeszcze nie było problemu, tak? Przy jego pieniądzach. Ale co dalej? Oni w to weszli i to, że w to weszli, spowodowało, że potrafili dużo więcej zrozumieć, jakie są naprawdę u nich ważne rzeczy. To, że sobie najpierw zrobili tą listę rzeczy ważnych, potem spróbowali je realizować, to ich nauczyło, co jest naprawdę ważne, bo okazało się na koniec, cały film mówi o tym, jak oni to realizują i jak bardzo ta sytuacja w pewnym sensie ich zmienia, ich podejście, ich spojrzenie. Okazało się, że inne rzeczy po drodze okazały się bardzo ważne, zwłaszcza rzeczy dotyczące relacji, dotyczące jakichś tam rodzinnych kontaktów, które nie potrafili załatwić jeden z nich przez całe swoje życie. Drugi z kolei w jakiś tam sposób otwarcia się, który był w pewien sposób no, bardzo porządnym człowiekiem, ale takim zamkniętym w sobie. W jakiś tam sposób otwarcie też na swoją rodzinę, na potrzeby. No w każdym bądź razie już może dosyć na temat tego filmu, chciałem po prostu naświetlić obraz i moje takie przejęcie, że to jest film o umieraniu, który pokazał pozytywne rzeczy dla mnie, pokazał jakąś taką optymistyczną i z tego chciałem też taką optymistyczną inspirację wziąć do tego, jak się bronić przed tymi rzeczami, wracając do tych niebezpieczeństw wskazanych przez Jezusa. Tak sobie skojarzyłem to pierwsze działanie szatana z tym, pamiętacie, ziarnami na drogę. Tutaj jest napisane, że ten zły szatan, on w zasadzie prawie że nic nie musi robić. Przychodzi i wybiera. I dlaczego przychodzi i wybiera? Dlatego, że chyba możemy być w takim stanie, że stwierdzamy, że w zasadzie wszystko płynie, jak tam, nie wiem, w tej hinduskiej filozofii Pantarei. I w związku z tym my nie mamy za dużo tutaj do powiedzenia na temat własnego życia. Bardzo często możemy się znaleźć w takim stanie. I w związku z tym nawet jeśli widzimy, czytamy jakieś informacje, albo dociera do nas jakaś prawda, którą Pan Bóg nam chce przekazać, Słowo Boże, no to traktujemy jako coś fajnego, ale coś, co no i tak nie zmieni naszego życia, bo przecież jest jak jest. I to jest to chyba to najprostsze działanie szatańskie, no bo w tym momencie ta prawda przyszła, łatwo poszła. I to mi się skojarzyło z tym pierwszą ich decyzją. Że oni jednak zrozumieli, że z zewnątrz świat im już nakreślił scenariusz tych ostatniego roku życia. Scenariusz, który teoretycznie jest dla nich jak najlepszy, prawda? Bo pozwoli im jak najdłużej przeżyć. Ale był to scenariusz narzucony i też sobie uświadomili, że oni mogą zadecydować o tym, co zrobić, co jest ważne. I tu też chyba ważne, żeby cokolwiek do nas dociera ze Słowa Bożego, to zastanowić się, że to nie jest, to jest coś, z czym możemy coś zrobić, możemy z tym zadecydować. Nie jest coś, jest coś, co ma moc zmienić nasze życie, jeśli tylko w to wejdziemy.
No i taka inspiracja, żeby sobie poukładać w takim razie, jeśli znaleźć czas, znaleźć miejsce, znaleźć jakąś siłę na to, żeby sobie poukładać, co jeszcze ważnego jest w naszym życiu. Możliwe, że tak jak u nich, my nie mamy jeszcze świadomości tego, co jest naprawdę ważne, bo mamy takie doświadczenia, jakie mamy. Możemy mieć naiwne wyobrażenie tego, ale potrzebny jest ten następny krok. Nawet jeśli te wyobrażenia są naiwne, to korzystając z tej inspiracji, że wierzymy, że to słowo, które nam zostało przekazane, to Boża inspiracja może coś w nas zmienić, pójdźmy w to. Ja kiedyś takie miałem w głowie, że no idźmy za swoimi przekonaniami. Zresztą innej opcji za bardzo nie ma, żebyśmy poszli za czyimiś przekonaniami, no chyba, że zupełnie jesteśmy jakby, nie wierzymy w siebie. Ale w każdym bądź razie nie bójmy się pójść za pewnymi myślami, nawet jeśli, nie wiem, gdzieś tam nam ktoś podrzuca, ty nie jesteś, to mogą być głupie myśli. Jest kilka sytuacji w Słowie Bożym, które mi się przypominają, kilka inspiracji, które może brzmią przedziwnie, ale chyba w tym kierunku wskazują. Pamiętacie na przykład sytuację Jozłego, kiedy w pewnym momencie jakby takich problemów przy wejściu do Ziemi Obiecanej staje przed narodem izraelskim i mówi, ja zerknę może, żeby nie, to jest... Księga Jozłego, 24 rozdział, 15 werset, żeby nie było, że tak opowiadam troszkę chaotycznie. Jozue zwrócił się do narodu izraelskiego w ten sposób. Jeśli by się wam wydawało, że źle jest służyć Panu, to wybierzcie sobie dzisiaj, komu będziecie służyć. Czy bogom, którym służyli wasi ojcowie, gdy byli za rzeką, czy też bogom amorejskim, w której ziemi teraz mieszkacie? Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu. Czemu Jozue nie powiedział jakoś tak zdecydowanie, no chodźmy wszyscy za Bogiem, za tym prawdziwym Bogiem, który nas prowadzi. Dla niego wtedy, albo z inspiracji Bożej, nie to było najważniejsze. To było najważniejsze, żeby pobudzić do pójścia za tym swoim przekonaniem. Jeśli uważacie, że tam jest lepiej, jeśli uważacie, że w Egipcie było lepiej, to bierzcie się, idźcie do tego Egiptu. Sprawdźcie, czy naprawdę tam było lepiej. Bo my czasami wiele czasu życia swojego spędzamy na marzeniach, jak to by było fajnie, no w zasadzie może to nie jest do końca po Bożemu, ale cały czas mamy w głowie na przykład, że jakbym może sobie coś tam zrobił po swojemu, to by było fajnie. Czasami może to być niebezpieczne, żeby za tym pójść, ale mimo wszystko, mając świadomość, mając wiedzę o tym, co Pan Bóg nam przedstawił i wierząc w Jego opiekę, jeśli uważacie, że coś jest dobre, sprawdźcie. Inaczej czasami się nie przekonamy, że to jest zła droga. Tak jak oni, może czasami boimy się, że coś jest głupie, ale jeśli uważamy, że to jest, że nam wyszło, że to są te ważne rzeczy, które powinniśmy zrobić, czyli chcielibyśmy jeszcze zrobić, spróbujmy to zrobić. Bo może dzięki temu Pan Bóg nam pokaże, że to jednak nie o to chodzi. Nie będziemy się z tym męczyć bardzo długo. Zresztą też przedziwna sytuacja. Podobne słowa, jeśli pamiętacie, Eliasza na Górze Karmel do Izraela. Kiedy mówi, że jak długo, to jest chyba w księdze, pierwsza Księga Królewska, 18 rozdział. Jak długo będziecie kuleć na dwie strony? Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeśli Baal, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł ani słowa. Czasami bardzo trudno jest, mamy coś w głowie, ale z jednej strony się boimy, z drugiej strony, no może ktoś inny ma rację i tak stoimy w takim rozkroku. Pan Bóg parę razy przestrzega przed tym, że to może być najbardziej niebezpieczne. To jest, kojarzy mi się właśnie taki stan, w którym no w zasadzie szatanowi jest najłatwiej zabrać nam to, co ważne, podłożyć coś innego. Po prostu pójdziemy, bo tak los chce.
Albo jeszcze jeden fragment, który mi się przypomina, można to w różny sposób interpretować, ale pamiętacie też list do Laodycei. Obyś był zimny albo gorący. Można różnie to interpretować, ale może też w ten sposób, jeśli jesteś letni, czyli jakby ani tu, ani tu, bardzo trudno ci jest się przekonać, czy idziesz dobrą drogą. Czasami Pan Bóg łatwiej jest przekonać, jeśli w zdecydowany sposób pójdziesz za tym swoim przekonaniem, a nie tylko chcesz, pragniesz. Może ktoś to uzna za jakieś takie namawianie do złych rzeczy, ale ja też kojarzy mi się to z takimi może pragmatycznymi zasadami, które gdzieś tam w zarządzaniu czy w jakimś tam planowaniu, projektowaniu są, że zwykle takie projektowanie nowych rzeczy, tak jak, nie wiem, może nasze życie w pewien sposób też jest pewnym projektem. Może osoby, które zajmują się zarządzaniem projektami, mogłyby stwierdzić, że tak, to jest właśnie to trzeba zarządzać projekt. W ten sposób należy zarządzać też własnym życiem. Ale zwykle składa się to z trzech takich elementów. Z planowania, testowania, czyli próbowania potem działać według planu i potem weryfikowania tych planów. Bez któregoś z tego elementu nie posuwamy się naprzód. Więc po pierwsze takie przyjęcie, że to, co jeśli czytamy Bożym Słowie, jeśli coś do nas dociera, to sądzę, że warto by w ten sposób do tego podejść. Po pierwsze podejść do tego poważnie, że to jest coś, z czym możemy coś zrobić, z czym możemy sobie zaplanować jakieś zmiany, jakieś ważne rzeczy w naszym życiu. Potem nie można pozostać na tych planach, trzeba w to wejść. Nawet jeśli nie bardzo wiemy jak na początek, to samo dotyczy na przykład ewangelizacji. Też pewnie mamy jakieś pomysły, plany i możemy sobie bardzo długo rozrysowywać, co zrobić, ale w pewnym momencie jest potrzebna chwila, że w to wejdziemy. I sprawdzimy, na ile byliśmy naiwni, na ile nie znaliśmy rzeczywistości, nie wiedzieliśmy jak dotrzeć, ale w ten sposób Pan Bóg nam pokaże, czego brakuje. Czego brakuje, tak, moja ulubiona historia o bogatym młodzieńcu i jego słowa, czego mi nie dostaje. Wierzę, że to też było potrzebne. Jakkolwiek wtedy odszedł, ale to był jego taki czas weryfikacji. Nie wiem, czy skorzystał, czy nie. Ale przyszedł do Jezusa i spytał się, czego mi brakuje. I może my też powinniśmy, kiedy coś nas zainspiruje, to przyjść się zapytać, to co w takim razie z tym zrobić? On też przyszedł, zapytał. Było to dla niego na pierwszy rzut za trudne, na pewno, bo wiemy, że poszedł. Ale to była droga, która innej drogi nie było. Mógł żyć wyobraźmy sobie, mógł dalej gdzieś tam przechodzić obok Jezusa i żyć z tym swoim przekonaniem, że ja wszystko robię od młodości, tak to co powiedział. Od młodości przestrzegam przykazań, składam dary, ofiary, jałmużny. Wszystko jest dobrze. Gdyby nie zadał tego pytania, nie zastanowił się, czy coś jeszcze nie powinien zrobić, no to w ogóle tej opcji by nie było. Może nie byłoby tego dla niego kłopotliwej sytuacji, tak, która była, ale jednak poszedłby dalej dokładnie z tym samym swoim przekonaniem. I ja też wierzę, że właśnie taki aktywny sposób podejścia do tego, co się dowiadujemy ze Słowa Bożego, może czasami bardzo naiwny, może czasami bardzo nieociosany, ale to jest jedyna metoda, żeby jakby bardziej poważnie to potraktować, żeby wejść w to i żeby potem nie pozwolić sobie wytrącić się z tego działania. Żeby potem ani prośbą, ani groźbą szatan nie miał tak łatwo, żeby nam, nie wiem, pokazać jakąś marchewkę albo zagrodzić nam bacikiem i stwierdzimy wtedy, że oj, to jest całe nasze tu i teraz i te Boże prawdy, no to są gdzieś tam zamglone coraz bardziej.
Może tak troszkę chaotycznie, bo mi się kilka myśli naraz zebrało, to znaczy właśnie ta pierwsza ta myśl, żebyśmy na tą przypowieść o roli popatrzyli też z punktu widzenia tej gleby. I to, że zwykle ta gleba jest bardzo mieszana, to znaczy były konkretne sytuacje, które w naszym życiu najczęściej się ze sobą mieszają. Tak sobie uświadomiłem, miesza się sytuacja zachęt, podpuszczania i różnych innych działań szatańskich, a także mojego lenistwa, mojego jakiegoś takiego zrezygnowania. Więc tak mi się to skojarzyło, że od pierwszego momentu, kiedy gdzieś tam do nas coś dociera, ważne, żeby ta iskierka powstała, że to jest coś, z czym możemy zadziałać, z czym możemy coś zrobić, z czym możemy zaplanować swoje życie i może też czasami spojrzeć tak jak oni, prawda? Oni może pod taką presją, że to jest ostatni tam rok ich życia, czy ostatnie ileś miesięcy ich życia i w związku z tym to jest właśnie ten czas, kiedy te najważniejsze rzeczy trzeba zrobić. Ale kochani, jak długie jest nasze życie? Jak sobie tak naprawdę pomyślimy, co byśmy chcieli w tym życiu zrobić i rozpiszemy, to wierzę w to, że od razu nam stwierdzi, jak sobie podsumujemy, to stwierdzimy, no na to wszystko to my nie mamy już czasu. Trzeba jednak robić jeszcze jedną weryfikację. Z tych ważnych rzeczy, może ciekawych, wybrać te najważniejsze. I to jest to działanie, do którego wierzę, Pan Bóg zachęca, żebyśmy z tych ważnych rzeczy wybrali te najważniejsze, a potem żyjąc nimi, nie pozwolili się odciągnąć do takich całkiem rzeczy nieważnych, bo jakbyśmy patrzyli z boku na potem, albo z perspektywy lat czasami popatrzymy, że nie wiem, miesiąc, kilka miesięcy, a może pół roku martwiłem się jakąś rzeczą i to mi zajmowało gro mojego życia. Rzeczą, która, ojejku, jaka to była głupia rzecz, jak łatwo Pan Bóg to potrafił rozwiązać, kiedy mu to oddałem. Więc popatrzmy na planowanie naszego życia w takim trybie projektowym, że muszą być te wszystkie elementy, to znaczy musimy sobie coś zaplanować, żeby to działało, to się musi kręcić, to znaczy musimy wejść w to, co żeśmy sobie zaprojektowali i obserwować, być otwartym na to, coś jest nie tak, bo Pan Bóg wtedy nam powie. Pan Bóg wtedy, jeśli zadamy Mu to pytanie, może słownie, a może naszym życiem, czego mi nie dostaje, co mógłbym jeszcze zmienić w naszym życiu, to On bardzo chętnie nakieruje nas, bardzo chętnie. I będąc w tym takim kołowrocie projektowym naszego życia, będziemy, wierzę, bardziej odporni na takie szatańskie wrzutki rzeczy zastępczych. To tyle, jeśli chodzi o takie moje przemyślenia. Amen. Amen.